Bank Millennium to wielka sprawa w Polsce. Miliony Polaków polega na nim w codziennych sprawach bankowych. Korzystają z jego usług, aby opłacać rachunki, otrzymywać wynagrodzenia i zarządzać swoimi oszczędnościami. Kiedy coś idzie nie tak w Millennium, ludzie to zauważają. To poważne zakłócenie. Wyobraź sobie gigantyczny automat, który nagle odmawia wydania batonika. Tyle, że to są Twoje pieniądze i potrzebujesz ich, aby kupić prawdziwe rzeczy. To nie jest tylko hipotetyczny scenariusz. Pod koniec października 2024 roku Bank Millennium doświadczył poważnej awarii. Klienci zostali zablokowani na swoich kontach. Nie mieli dostępu do swoich pieniędzy. Aplikacja bankowa, kluczowe narzędzie dla wielu w dzisiejszej erze cyfrowej, była praktycznie bezużyteczna. To był dzień pełen chaosu. Wszystko zaczęło się w pozornie zwyczajny czwartkowy poranek. Klienci, załatwiający codzienne sprawy, próbowali zalogować się na swoje konta w banku Millennium. Ale coś było nie tak. Strona internetowa nie działała. Aplikacja działała nieprawidłowo. Ludzie zaczęli panikować. Wyobraź sobie, że odkrywasz, że nie możesz kupić jedzenia, bo system Twojego banku postanowił uciąć sobie drzemkę. Platformy społecznościowe zostały szybko zalane skargami. Klienci dzielili się swoją frustracją i gniewem. Ludzie utknęli w miejscu. Nie mogli opłacić rachunków. Niektórzy utknęli nawet za granicą, nie mogąc uzyskać dostępu do swoich funduszy. To było wyraźne przypomnienie, jak bardzo staliśmy się zależni od bankowości cyfrowej. Problemy pojawiły się po raz pierwszy około 9 rano. Klienci próbujący się zalogować byli witani komunikatami o błędach. Aplikacja bankowa, zazwyczaj wygodne narzędzie, pokazywała nieprawidłowe saldo lub po prostu odmawiała załadowania. Do 10 rano stało się jasne, że to nie jest drobna usterka. To była prawdziwa awaria na pełną skalę. Bank Millennium, bombardowany skargami, w końcu przyznał się do problemu około 11. Opublikowali krótką wiadomość w mediach społecznościowych, zapewniając klientów, że są świadomi problemu i pracują nad jego rozwiązaniem. Nie podano jednak szacunkowego czasu naprawy. Godziny mijały, a frustracja rosła. Dopiero późnym popołudniem usługi zostały stopniowo przywrócone. Przez cały dzień Bank Millennium polegał głównie na mediach społecznościowych, aby komunikować się ze swoją coraz bardziej sfrustrowaną bazą klientów. Ich początkowe oświadczenie, w którym przyznali się do tymczasowych trudności, nie ukoiło narastającego gniewu. W miarę upływu godzin przekazywali aktualizacje, ale często były one niejasne i brakowało w nich kluczowych informacji na temat przyczyny awarii lub tego, kiedy klienci mogą spodziewać się rozwiązania problemu. Podczas gdy zespół PR banku był zajęty przepraszaniem, zespół techniczny zdawał się mieć problemy z ustaleniem dokładnej przyczyny awarii. Ten brak przejrzystości tylko potęgował frustrację. Klienci pozostawieni w niewiedzy, niepewni, kiedy odzyskają dostęp do swoich kont. Sekcja 5. Główna przyczyna. Nadal owiane tajemnicą. Nawet po przywróceniu usług, Bank Millennium nabrał wody w usta na temat tego, co dokładnie spowodowało tę masową awarię. Powoływali się na problemy techniczne. Określenie tak niejasne, jak i bezużyteczne. Czy to był cyberatak? Awaria oprogramowania? Zabłąkana wiewiórka przegryzająca kabel od serwera? Możemy nigdy się nie dowiedzieć. Ten brak przejrzystości jest problemem. Klienci zasługują na to, aby wiedzieć, co poszło nie tak, zwłaszcza jeśli naraziło to ich dane lub bezpieczeństwo. To tak, jakby pójść do lekarza,
usłyszeć, że jest się chorym, ale lekarz odmawia podania diagnozy. Miałbyś prawo się martwić, prawda? Sekcja szósta. Wpływ na klientów. Coś więcej niż tylko niedogodność. Awaria banku może wydawać się drobnym problemem, ale jej wpływ może być dalekosiężny. Dla wielu oznaczało to brak możliwości zrobienia zakupów, zatankowania samochodu lub terminowego opłacenia czynszu. Małe firmy traciły dochody, ponieważ transakcje nie dochodziły do skutku. Osoby podróżujące za granicą utknęły bez dostępu do funduszy. Nie chodziło tylko o cyfry na ekranie. Chodziło o prawdziwe życie prawdziwych ludzi, które zostało zakłócone. To uwydatniło kruchość naszego uzależnienia od systemów cyfrowych i bardzo realne konsekwencje, gdy te systemy zawodzą. Sekcja siódma. Déjà vu. Tydzień usterki technicznych. Co gorsza, październikowa awaria nie była odosobnionym przypadkiem. To był drugi raz w ciągu tygodnia, kiedy Bank Millennium doświadczył poważnych problemów technicznych. Zaledwie kilka dni wcześniej klienci zgłaszali problemy z bankowością internetową i płatnościami kartą. Ten schemat awarii budził poważne obawy dotyczące infrastruktury banku i jego zdolności do ochrony swoich systemów. To jak pójście do restauracji i znalezienie włosa w jedzeniu. Potem, kilka dni później, wracasz i znajdujesz kolejny. Zacząłbyś kwestionować standardy higieny w całym lokalu, prawda? Sekcja ósma. Następstwa. Odbudowa zaufania. W następstwie awarii Bank Millennium stanął w obliczu fali krytyki. Klienci byli źli, sfrustrowani, a co najważniejsze, stracili zaufanie do niezawodności banku. Odbudowanie tego zaufania nie jest łatwym zadaniem. Wymaga to czegoś więcej niż tylko przeprosin i mglistych obietnic. Wymaga przejrzystości, odpowiedzialności i konkretnych działań. Bank musi być szczery w kwestii tego, co poszło nie tak i jakie kroki podejmuje, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Muszą zainwestować we wzmocnienie swojej infrastruktury, ulepszenie protokołów komunikacyjnych, a przede wszystkim postawienie na pierwszym miejscu potrzeb i obaw swoich klientów. Sekcja dziewiąta. Patrząc w przyszłość. Plan Banku Millennium na stabilną przyszłość. Bank Millennium ma przed sobą długą drogę, aby odzyskać zaufanie swoich klientów. Chociaż bank nie opublikował publicznie szczegółowego planu działania, musi nadać priorytet kilku kluczowym obszarom. Po pierwsze, niezbędne jest dokładne i przejrzyste zbadanie przyczyn obu awarii. Informacje te powinny być udostępniane klientom, a nie ukrywane za niejasnym żargonem technicznym. Po drugie, inwestycja w modernizację systemów i wzmocnienie zabezpieczeń jest niepodlegająca negocjacji. Może to wiązać się z zatrudnieniem zewnętrznych ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa lub nawiązaniem współpracy z wiodącymi dostawcami technologii. Po trzecie, i być może najważniejsze, Bank Millennium musi poprawić swoją strategię komunikacji. Oznacza to proaktywne informowanie klientów o wszelkich problemach, regularne przekazywanie aktualizacji oraz przedstawianie jasnych i zwięzłych wyjaśnień.